Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie, ale jestem strasznie przerażony, ponieważ Bolo opuścił już nas. Nie ma go już jako normalny członek Palionowa, ponieważ zamienił się w jakąś straszną czerwoną istotę. Ja widzowie nie mam pojęcia co to jest, a w dodatku jeszcze wchodzę sobie prawda do domku, nie? Jak gdyby nigdy nic, naprawdę z tej ostatniej wyprawy wracam sobie, tak? Zaczerpam powietrza, patrzę, no czerwone tabliczki i to czerwone jak jakiś ogień. I widzowie mówię, czytam je, prawda? I mówię... Co to jest? Ponieważ tutaj jest napisane hehehe HD, nie wiem czy to Full HD czy jakieś 4K, a pod, no, pod tym jest napisane zaczynamy zabawę, zamieniamy całe Palionowo, mamy coś takiego widzowie napisane i ja sobie mówię, muszę sprawdzić o co tutaj chodzi, także sprawdziłem. I ja mam dla was złe informacje, naprawdę bardzo złe, ale... Może one będą lepsze, jeżeli zostawicie teraz łapeczkę, zasubskrybujecie kanał, okej, dobra, zasubujcie kanał, wpadajcie na kidowice.pl, czyli na mój oficjalny serwer minecraftowy, którego IP wyświetla się właśnie, o, tutaj, tutaj, wpadajcie na kidowice.pl, możecie tam grać, kupować, zarabiać, co chcecie, tylko zapraszam was serdecznie, póki co mamy 3 tryby, ale będzie ich na pewno w przyszłości więcej. Słuchajcie, wychodzę sobie na dwór, bo mówię, co się takiego zamienia, prawda, co się zmienia, co się robi, co się dzieje? Patrzę przez okno, nie? Nawet nie przez okno, bo jak widzicie w oknie jest dziura, która nie jest za dobra, prawda, ale jest duża i wystarcza, żeby tutaj można było przeskoczyć. Odwracam głowę w prawo, nie ma nic. Odwracam głowę wprost, również nie ma nic. Odwracam głowę o tył, nie ma również nic za mym tyłem. I odwracam głowę w lewo. Oprócz tej pułapki oczywiście mamy coś za tym, widzowie! Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Jak to wygląda? Dlaczego takie rzeczy się na Palionowie dzieją? Ja tego nie rozumiem, widzowie. Zobaczcie, mój domek też się jakiś syf zrobił w środku ostatnio, jak doskonale, nie wiem, czy pamiętacie, ale to ja wam może przypomnę, żeby tutaj ta sytuacja nabrała powagi, okej? To też nie wygląda za dobrze, ale przynajmniej się nie rozprzestrzenia, tak? Zostało to właśnie w takim momencie, w takim miejscu i jest git. Nic się nie dzieje, ja i tak z tego domku nie korzystam, więc machłem na to ręką. Ale to... No to jest istna przesada, ja sobie muszę wziąć fajerwerki do ręki, bo latać nie mogę latać, nie mogę tego widzieć, muszę wylądować tutaj na pomniku i wam to pokazać w lepszej okazałości, bo to jest po prostu jakiś żart, jakiś joke, jakieś nieśmieszne zabawy, bo tak, to że Lolo tak wygląda, olać temat, okej? Nie, jest git, okej? Lolo już się zamienił jakiś czas temu, nie chcę o tym myśleć. Ja nie wiem dlaczego mam czerwone oczy. Poprzednio miałem białe i nie miałem aż tylu śladów na pewno na swym brzuchu. Tutaj się coś po prostu pogorszyło, ale dlaczego inne osoby mają swój kolor? Czajcie to, rozumiecie to? Tylko ja i Lolo mamy tak naprawdę kolor fioletowy, a reszta, zobaczcie, Palion... I w ogóle tam są dwa creepery, Jezus Święty, jak to wygląda. Palion został zamieniony na kolor zielony, Szypson na kolor niebieski, Milki na różowy. I teraz słuchajcie, moja myśl, ponieważ kochani, jak doskonale wiecie, Bolo również się zamienił, ale nie zamienił się we fioletowego katnapa, zamienił się w czerwony. Czerwonego! I teraz pytanie, co to zwiastuje? Ponieważ ja, no nie wiem, ja jako jedyny tutaj zamieniam się w jakoś fioletowego na tym pomniku. Nie wiem dlaczego zawsze muszę być wyjątkowy. Ale inne osoby zamieniają się w swoje kolory. I teraz pytanie, czy Bolo po prostu miał niefarta i dobrało mu czerwony jakoś, nie wiem, dziwnym trafem i po prostu ten gaz zamienił go w czerwonego? Czy to po prostu tak jest, że każdy będzie mieć jakiś swój kolor i nie wiem, jak ja się zamienię? Oczywiście tego nie chcę, ale mówię, taka przypadłość. To będę, nie wiem, zielony albo jakiś inny jeszcze kolor. Jak Palion to też zielony, nie wiem, jak to niebieski, no ja nie wiem! A i właśnie to, jeszcze taka unikalność od innych, ma zmienione łapy na katnapowe. To też jest coś dziwnego, ma jakąś dziurę w ogóle tutaj pod gardłem i z nich wszystkich leci jakiś czerwony mas. Wydaje mi się, że to nie jest krew, mi się wydaje, że to jest znak, że to po prostu zamieniał Bolo, że to jest czerwone, bo to jest jego teraz kolor, prawda? No i słuchajcie, robiłem śledztwo, robiłem właśnie śledztwo w tej sprawie, mianowicie jeszcze przed odcinkiem, bo mówię coś tutaj... Nie gra, Jezus, jak się przestraszyłem tego pomnika tutaj na dole, widzicie go, nie? Tego katnapowego, przestraszyłem się go, nie wiem dlaczego, nie powinien. Nam, ale się przestraszyłem. I słuchajcie, robiłem śledztwo, latałem sobie dookoła tych pomników, mówię, co to ma być? Co to są za rzeczy? Co to za pająki, kurczę, są? I mówię, nie myliłem się do końca, widzowie, ponieważ przed chwilą powiedziałem właśnie o tych znakach, nie? Właśnie te znaki, że on zostawia. Zobaczcie to. Jakieś ślady prowadzą właśnie w tamto miejsce. Ja jeszcze za tym nie szedłem, także właśnie za tym pójdziemy. Oglądajcie koniecznie do samego końca, żeby zobaczyć, co to za ślady kryją się tam. No ja dla pewności, jakbym nie miał tutaj takiej racji, w sensie odnośnie tego, żebym nie chciał iść dalej, bo tam będzie jakaś sekretne złe miejsce, to przygotowałem sobie 6 security kamer i kamera monitor, żebyśmy tam rozstawili sobie po prostu najwyżej tutaj właśnie zaraz może sobie jakieś kamerki porozstawić.
zostawiamy, żeby obserwować te wszystkie tereny, no bo jest po prostu szansa, że trafimy na to, kto to tak naprawdę robi, bo ja jestem prawie pewny, że to robi Bolo, no też tam te tabliczki by na to wskazywały, zamienione w tego catnapa, oczywiście on to robi, bo on teraz swojego umysłu to on nie ma, ale zawsze lepiej się ubezpieczyć. Czekajcie, sobie to postawię tą kamerkę. Nie mogę! Nie mogę na kratach, o nie! Dobra, postawimy ją na dircie, to będzie taki unikalny dirt, będzie go widać, no ja wiem, że to będzie widzę, no ja wiem, że to będzie widać, ale dobra, to nie jest teraz ważne, okej, mamy zbandowaną kamerę. Ej, widzę się! Ej! Ej, mogę nawet zmieniać. O nie! No wiem, szkieletor, ty nikczemniku! Dobra, już cię tutaj, że tak powiem, posyłam do piachu. Ej, dobra, nie macie. I proszę mi się tutaj więcej nie pokazywać, jak nagrywam odcinek, okej? Okay? Dobra, no, mam nadzieję, że komunikat został wysłany do wszystkich szkieletorów w okolicy. Dobra, teraz tak, mamy kamerkę postawioną. To jest nasz pierwsze miejsce do odczytu. Stąd będziemy mogli badać, czy coś się nie dzieje z tyłem pomników, ponieważ tył jeszcze nie został zmieniony. Jak widzicie, jest tutaj zero śladów, oczywiście oprócz Umilki, bo u niej to się coś stało, ale gdyby jej nie liczyć, to wszystko tutaj jest spoko, a my, kochani, liczmy tymi śladami. Zobaczmy, dokąd nas one tutaj zaprowadzą. Jak widzę, będę miał tutaj kilku przeciwników na swojej drodze. I ja nie wiem, dlaczego w ogóle te ślady, z tego co widzę teraz, one prowadzą tak samo jak ślady catnapa, które były już wcześniej. Te ślady akurat były już wcześniej, chyba Lolo za nimi szedł, czy Palion, nie wiem, ktoś za nimi szedł. W każdym razie te ślady już zostały zbadane i one tam prowadziły do jakiegoś miejsca. I ja nie wiem dlaczego, ale widzę, że mniej więcej czasami te ślady pokrywają się z tym czerwonym śladem, który prawdopodobnie zostawił Bolo. Boże święte, co tam się dzieje? Dobra, tam nawet nie chcę iść, nie? Jeżeli to tam prowadzi, to ja tam nie idę, czekajcie. Nie, tu prowadzi... Ej, do jaskini Yetiego, co? Te ślady prowadzą tu na... Okej, dobra, te ślady walić, bo one mnie nie interesują. Ciekawi mnie ten czerwony ślad. Dlaczego on prowadzi do jaskini Yetiego chyba, tak? Czy mi się wydaje? Czekajcie, bo ten ślad zaraz tam może zmienić kierunek jakby jazdy, ale... Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że prowadzi to do jaskini Yetiego. Co jest? Ej! Yeti jest to zamieszany? Ja tego nie widziałem ponad miesiąc! Jak nie dwa! O co w tym wszystkim chodzi? No dobra, halo, Yeti, jesteś? Nie no, nie ma tu nikogo. Co jest w ogóle, halo? W tym pokoju? Nie no, nie no, pustki. Tutaj? Też nic. Co się dzieje? Czemu? Co to są za tabliczki? Chwila? Haha, Bolo, to ty, lamusie. Dobra, nie wiem, dobra, ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ej. Dobra, to pisał chyba stary Lolo, z tego co rozumiem, tak? To nie ten. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ja tego nie rozumiem. To? Tu jest jakiś secret base? Pokażcie mi to, ja tu wszystko muszę zbadać, bo ja tutaj nie byłem rok. Hej, wiadomość, dobra, sprawdzamy, sprawdzamy. No też, że coś się dzieje, ale to dobrze, lepiej dla mnie. Dobra, to są jakieś stare rzeczy, to w ogóle nie jest aktualne chyba. Czekajcie, ten ślad prowadzi tutaj. Czekajcie. A że tam na dół! Co jest, kurczę, co jest w ogóle, co się dzieje? Co jest?! Czemu to... Co tu pisze? Od dziś przejmuje to miejsce, Cat Bolo zajmuje miejsce i... Cat Bolo, tak się nazywasz? Cat Bolo? Jak to brzmi tragicznie w ogóle, fatalnie to brzmi. Go i tak nie ma, więc to moje, a poza tym musi się zmienić tutaj wygląd. Koniec palionowa już wkrótce napisane, przez to otwarte. Boże, to jest dalej Bachor, to jest Bachor, tylko w ciele jakiegoś cat stwora, dobra. Mamy trop, okej? Okay? Mamy trop, co mniej więcej będzie się działo dalej, bo z tego co widzę, Cat Bolo zajmuje miejsce Yeti, czyli on, czekajcie, czy on się gdzieś już tutaj jakoś zagościł? Czekajcie, to może to ja w ogóle nie powinienem być bez poteczki na niewidzialność, to jest w sumie też mój błąd. Dobra, tutaj nie ma żadnej tajnej bazy, tu też nic nie ma, wiem, że tutaj coś było kiedyś, czekajcie. Wejdę, tylko jak się tam wchodziło? O, właśnie, zobaczmy, bo tutaj coś możemy znaleźć, co by nam się tutaj przydało, są czerwone ślady. Czekajcie, co to jest? Słuchaj, wiem, gdzie są twoje oczy, nie idź lepiej tam. Dobra, to jest możliwe, że to jest też jakaś stara rzecz. Już tyle na palionowie jesteśmy, że to jest wszystko możliwe. Czekajcie, ja nie wiem jak tam przejść. Dobra, postawiamy sobie iron barsy, bo ja nie mam po prostu innego bloku, który by się nie zalał tutaj lawą, bo mam płotki, ale płotki niestety by prawdopodobnie spłonęły. Czekajcie, ja tutaj przejdę na koniec. Tutaj była jakaś książka z tego co widziałem, tak? Okej. Co jest? To jest kolejny jakiś ten. Dobra, czekajcie, tu się coś dzieje. Nie, dobra, to jest łódka, ja tego nie będę robić łódką. Dobra, żebym ja tego teraz nie zginął, okej? Okay? Proszę, ja tutaj nie będę specjalnie sprintować, bo nie chcę zginąć. Nie chcę po prostu trafić do tej żarzącej się lawy, okej? Okay? Chcę po prostu normalnie przejść. Czemu tu... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie, dobra, to są jakieś stare rzeczy, to jest niemożliwe, że to by to było teraz robione. Teraz by te rzeczy Bolo robił? No nie, no na pewno nie, skąd miałoby drogę? To musiało być kiedyś robione, jak był tata hejtera chyba. Albo... Albo, nie wiem, mają to
Dostęp, nie wiem co się dzieje, ej naprawdę, napiszcie w komentarzu, czy wy już to widzieliście, bo ja tego nigdy nie widzimy, nie wiem co tutaj się w ogóle odwala, no naprawdę, aż mi oczy drgają, nie wiem czy to widać w kamerę, ale chyba nie. Co jest grane? Dobra, czekajcie, tu jest jeszcze coś. Tu też nic nie ma, żadnych informacji, dobra, czekajcie, wyjdę stąd. Ej, pozwól mi, się nie da teraz wyjść, nie? Tu się teraz nie da wyjść, nie mogę, kto buduje takie bazy? Dobra, jest, wyszedłem, tylko trochę w taką głupią stronę. Dobra, słuchajcie, mam lepszy pomysł. Porozstawiamy tutaj te kamery. Pobudujmy je, dobra, okej, bo skoro mamy pewność, że Bolo sam zresztą napisał, przejmuje to miejsce, że chce tutaj zamieszkać, tak? Że tutaj to jest opuszczone i on nie chce tutaj już, wiecie, po prostu mieć, że już nie chce, żeby to miejsce stało puste i chce, żeby ten, żeby coś się tutaj działo i on napisał, że tutaj to miejsce przejmuje, to jest genialne miejsce, żeby porozstawiać tutaj kamery. W jakichś takich, wiecie, po prostu miejscach, gdzie może nie do końca, znaczy no wiadomo, nie może być ich za bardzo widać, nie? Ale Bolo i tak to nie jest osoba zbytnio inteligentna. On raczej tych kamer i tak nie zobaczy, więc możemy je porozstawiać na luzie. A najważniejsze jest to, żebyśmy mieli wgląd na to, co się tutaj dzieje, bo wydaje mi się, że skoro Bolo teraz się zamienił, on nie ma do końca też nad sobą kontroli, prawda? To zresztą sami widzieliśmy na odcinku Odpaliona, więc trzeba tutaj pooglądać. Dobra, okej, ta kamera jest dobra, ona jest naprawdę spoko. Ta kamera też git, wszystko dosłownie na nich widać, zobaczcie, dosłownie widać wszystko, patrzcie. Dosłownie całą jaskinię tak naprawdę mamy teraz pod obserwacją, możemy tutaj tak naprawdę widzieć wszystko. Słuchajcie, plan jest taki, ja zaszywam się w jakimś małym miejscu, w moim domku, które mam nadzieję, że będzie bezpieczne, a wy subskrybujcie koniecznie kanał, bo teraz tak naprawdę musimy czekać na to, co zamierza zrobić Bolo dalej z Palionowem. Te pomniki wyglądają fatalnie, ale mam nadzieję, że już dalej się nie posunie.